Czas na prognozę pogody. Marzena Kawa, dzień dobry. Dziś jeszcze na pogodę w naszym kraju wpływał wyższy, dlatego mogliśmy liczyć na przejaśnienie, na dosyć pogodne momenty, ale już w nocy pojawi się front atmosferyczny. Jutro ten front przewędruje z zachodu na wschód razem z opadami deszczu, ale także miejscami deszczu ze śniegiem, bo od kilku dni mamy chłodne masy powietrza nad Polską i to na razie się nie zmieni, przynajmniej do końca tego tygodnia. W nocy prawie wszędzie na zachodzie kraju zachmurzenie niemal całkowite i tu będzie padać się początkowo, także deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu, na Wybrzeżu ta bardziej zimowa pogoda. Deszczowo ma być w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, także na Dolnym Śląsku. Jeszcze dosyć pogodnie w centrum i na wschodzie kraju. Tu też będzie najzimniej. Minus 1 stopień w Suwałkach. 1 stopień powyżej zera na Wybrzeżu, także na Mazowszu. Poza tym 2-3 stopnie na krańcach południowo-wschodnich do maksymalnie 4 stopni na Dolnym i na Górnym Śląsku. Podobna temperatura do 2-3 stopni także na krańcach zachodnich. Jutro od rana najwięcej szans na to, żeby zobaczyć pogodne niebo. Przed południem mają mieszkańcy zachodu kraju. Tu będzie najczęściej pokazywać się słońce i ten front do godzin popołudniowych przesunie się nad wschodnią część Polski. Zacznie padać także na Mazowszu, również na Lubelszczyźnie. Miejscami na południu, na południowym wschodzie przed południem jeszcze możemy liczyć na przejaśnienia. Pogoda będzie zmienna, dynamiczna, z opadami miejscami także deszczu ze śniegiem, przynajmniej w drugiej części dnia i pod wieczór, kiedy temperatura zacznie spadać. A w tak zwanym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 6-7 stopni w głębi kraju, także na południu, do 9 stopni w Wielkopolsce i 10 stopni na Pomorzu Zachodnim. Tu będzie znacznie cieplej, chociaż poranek może być jeszcze chłodny. Szans na to, żeby wróciło do nas ciepłe powietrze, przynajmniej na razie nie widać, a także w prognozach długoterminowych raz po raz pojawiają się nad Polską fronty, cały czas pojawiają się opady deszczu, deszczu ze śniegiem, no i jeszcze chłodne masy powietrza, co oznacza, że temperatura będzie w ciągu dnia sięgała maksymalnie 10 stopni, a nocami mogą pojawiać się niewielkie, ale jednak przymrozki. Na ciepło i temperaturę, jaką mieliśmy w miniony weekend, do 20 stopni powyżej zera, jeszcze musimy poczekać. Do zobaczenia.